Kończymy październik w Niecieczy. Dzisiaj z nami Jakub Wróbel. Cześć Kuba. Dzień dobry. Patrzyłem w kalendarz, to 11 maja ostatnio wyjazdowy mecz ze Stalą Rzeszów, wtedy pierwsza jedenastka u ciebie, do ostatniej soboty i meczu tutaj u siebie, wygranego z Arką Gdynia, bo znów pierwsza jedenastka. Jakie to uczucie? No na pewno cieszę się, że wróciłem do składu po dłuższym czasie. Pracowałem ciężko cały czas, myślę, jak każdy z nas na treningach i cieszę się, że w końcu tą szansę w tej rundzie dostałem od pierwszej minuty. Tak to udawało się łapać tylko kilka minut, wchodząc gdzieś w końcówkach meczu. Teraz udało się z Arką zagrać od pierwszej minuty. Co to znaczy dla ciebie jako dla sportowca nie grać? Opowiedz może, jakie uczucia wtedy towarzyszą zawodnikowi? Nie grać to znaczy właśnie nie być gdzieś tam zawodnikiem wchodzącym pierwszy jakby, czy po prostu będącym zawodnikiem pierwszej jedenastki. Co to znaczy? No to sygnał, myślę, że na pewno do tego, żeby ciężko pracować i robić na treningach czasem więcej niż ci zawodnicy, którzy są w rytmie meczowym, no bo nam tego rytmu meczowego brakuje, tych minut. Więc tak jak mówię, ja skupiałem się na ciężkiej pracy, przede wszystkim na tym, żeby być zdrowy i czekać na ten moment, żeby go jak najlepiej wykorzystać. Jak już mówisz o zdrowiu, to warto o tym wspomnieć, bo ogólnie urazy nie omijają drużyny z Niecieczy. Wiemy, że te trudy sezonu na pewno też wychodzą, bo ta runda jesienna Betclic pierwszej ligi powoli zmierza ku końcowi, ale no są pewne perturbacje i zmiany tutaj zdrowotne w drużynie Słoni. No tak, u nas wśród zawodników ofensywnych są te urazy. Gdzieś uraz Morgana, czy Trubiego, czy Kamila Zapolnika. Wśród zawodników ofensywnych są te urazy. Można powiedzieć, że kontuzja jednego to szansa dla drugiego. Wydaje mi się, że ja na tej szansie tą szansę dostałem i będę chciał jak najlepiej wykorzystać. W sobotę kolejne ciekawe, zapowiadające się starcie, ale na pewno niełatwe. To wyjazdowy mecz z Górnikiem Łęczna. Na jakim etapie jest drużyna, jeśli chodzi i o analizę rywala, i o przygotowanie do tego sobotniego meczu? No, myślę, że na takim jak zawsze. Zaczynamy mikrocykl, zaczynamy mocno mikrocykl, bo zawsze te jednostki treningowe na początku tygodnia są mocne, ciężko pracujemy, wiadomo, robimy wszystko już pod naszego rywala, którego będziemy mieć w najbliższej kolejce. I co? Skupiamy się na swoich atutach, swoich aspektach, które my możemy pokazać w tym meczu i wykorzystać właśnie w meczu z Górnikiem Łęcznym. Nie ma takiej monotonii w drużynie? Bo powiem szczerze, że tak często rozmawiam z wami i bardzo ogólnie jest to powtarzane. Ciężko pracujemy, skupiamy się na sobie i co zrobić właśnie, żeby to się nie stało taką monotonią, jakimś takim złym rytmem? Znaczy uważam, że to jest większa część naszego zawodu. No przede wszystkim być dobrze przygotowanym do treningu, dbać o swoje zdrowie, dobrze się regenerować, ciężko pracować na treningach. No tak to wygląda w piłce nożnej i uważam, żeby osiągać jak najlepsze wyniki, to kluczem jest właśnie to, żeby to wszystko trzymać cały czas, czy jest źle, czy jest dobrze, czy czujesz się dobrze, czy gorzej, żeby myślę, że jak najważniejsze jest to, żeby po prostu dążyć do celu i robiąc to systematycznie, systematycznością dążyć do celu. Myślę, że to jest w tym wszystkim klucz, dlatego w każdym z wywiadów można usłyszeć u nas, że każdy z nas ciężko pracuje, jest skupiony na swojej robocie, no bo to jest naszym obowiązkiem, można powiedzieć, i chcący być jak najlepszym, my musimy to realizować jak najlepiej. Wybory złotej piłki za nami, tak tydzień rozpoczął się, Rodri można nazwać najważniejszą indywidualną nagrodą w świecie piłki nożnej. Ciebie, kolegów z szatni, w ogóle interesują takie nagrody? Rozmawialiście o tym w szatni? Jaki odbiór tego, że to właśnie Rodri? Mówiło się, że Vinicius. Jak drużyna Słoni to odebrała? Szczerze mówiąc, to jeszcze nie mieliśmy okazji porozmawiać na ten temat. Myślę, że teraz między treningami to na pewno ten temat się pojawi. Mi osobiście, tak jak Rodri jest bardzo dobrym środkowym pomocnikiem, dobrym zawodnikiem, ogólnie cała trójka kandydatów do złotej piłki, myślę, to są to świetni piłkarze. Rodri miał za sobą na pewno dobry czas, a to, co Vini zrobił z Realem Madryt, no to też to jest, myślę, że wśród dużej ilości kibiców na pewno i oczekiwań było to, że on zgarnie. Zresztą informacje w internecie pojawiały się, że to on jest kandydatem do odbioru złotej piłki, jednak to wszystko się zmieniło.
No fajnie, fajnie, na pewno dla nich fajne, fajne rzeczy, ale tak jak mówię, no my jeszcze tutaj nie rozmawialiśmy na ten temat, ja tylko tyle, co wczoraj oglądałem wręczenie nagród i tyle. Banda Słoni skupiona tylko na Betclic pierwszej lidze. Tak jest. Kuba Wróbel, dziękuję bardzo. Dziękuję.